Hej, z tej strony witam was, Dantone Nice and Seven. W kolejnym odcinku z Mario Forever Roman Wars. No to cóż, tutaj mamy właśnie do wieży bitew. No to chyba nie trzeba mieć Nobla w dziedzinie. Raczej w różnych dziedzinach, żeby wpaść na to, żeby tu skoczyć. Tylko, że tutaj teraz trzeba będzie ładnie przeskoczyć. Ale się udało, jak widać. Uwaga na lotodiski. Byłoby szkoda, gdyby mnie trafiły. No i tutaj nagle mamy element konstrukcyjny, którego wcześniej nie było. I Mario się udaje dużo wyżej. Do jakiejś wieży. Okej, wieża bitew. Akurat widziałem na YouTube tę wieżę. I z tego co pamiętam, no jest trudna. Ale na szczęście mamy gwarantowane często one-upy, jeśli tylko jesteśmy chociaż Super Mario i weźmiemy grzybka. Właściwie to jeśli powtarzamy etap po śmieci, to już nie da się być niczym innym niż albo Mały Mario, albo Super Mario. Pauzę daje tylko takie bonusy. No jak widać, zawsze daje grzybka, który albo daje nam formę Super, albo daje nam one-upa, jeśli jesteśmy w lepszej formie niż Małej. Chyba uczciwy układ, tak myślę. Dobra. Au. Chyba, że mnie taki trafił Bowser, bo był bardzo łatwy, chyba będzie jakiś sobie dzieci młotkami ciskał. Chociaż najgorsze są według mnie te Bowsery, co skaczą bardzo wysoko, bo ciężko jest zareagować i to przewidzieć. Au, albo coś takiego przewidzieć, no ale to akurat dość często spotykane, do dobra. No właśnie, nie cierpię jak tak Bowser podskakuje wysoko, ponieważ często nas zrani nawet jeśli na niego skoczymy, bo akurat podskoczył. Tak mu się spodobało i podskoczył. Au. No właśnie, no i byłem na nim, ale jako iż podskoczył, umarłem. No wiem, że to bezsensowne i nie powinno tak być, no ale to już tak sobie wymyślił autor. No i w sumie to raczej chyba w silniku tak jest. Okej. Żeby się nie dać w ten sposób trafić, że niby go próbuję pokonać. No właśnie, nie cierpię jak Bowser tak podskakuje, naprawdę. To chyba lepiej jak nawala 200 pocisków na raz. Przynajmniej wiadomo, przynajmniej coś jest konkretnego. Omiń to i będzie dobrze, a nie że... Bo jak możesz przewidzieć, że on podskoczy? Chyba, że widać jakoś, kiedy on podskakuje, ale wątpię. Nic takiego nie widziałem. A teraz to już w ogóle nie wiem. Podskoczył bardzo nisko, a obrywałem. Ech, te hitboxy. A teraz na przykład nie obrywałem. W takim właściwie samym układzie. To jest takie widzimisię się gry w sumie. Czasem nam zaliczy jakieś naprawdę dziwne rzeczy, pomimo iż nas niby trafiła czasem, no to niby skoczyliśmy mu gdzie trzeba, jak trzeba, nie. Ale dobra. Generalnie to jeśli tylko jesteśmy w stanie pokonać paru Bowserów bez obrywania, no to zawsze mamy one-upy. Okej, ja i tak mam dość sporo one-upów, więc pół biedy z tym. Dobra, to ten chyba co mnie poprzednio zabił. Znaczy, ten, to jest ten sam Bowser chyba, bo ucieka. Po prostu ma różne zabawki dla nas. Okej. No właśnie, no i... Przewidź, że on akurat podskoczy. No nie masz szans przewidzieć. No ale dobra. O, świetnie, udało się. A tego akurat Bowsera widziałem, on jest chyba najłatwiejszy może poza tym pierwszym Bowserem, bo wszystko co robi, to jak widać, strzela takimi powolnymi kulami ognia, takimi jak strzelają Fireball chociażby, albo sam gracz, tylko że wolniejszymi chyba. Wydaje mi się, że są wolniejsze niż te takie kule ognia tamte. No generalnie da się ich uniknąć. I chyba teraz będzie znowu taki Bowser podobny, tylko że te kule ognia będą dużo szybsze, więc to już będzie stanowić zagrożenie. No patrzcie jak, patrzcie państwo jak tym nawala. No i to już jest wyzwanie. Chociaż generalnie to jest taki po prostu, że musimy tańczyć z tymi pociskami,
coś jak przy walce ze Skalmenem w Mega Manie 4. No teraz to ja miałem niesamowitego pecha. Dwa razy z rzędu Bowser podskoczył akurat jak ja podskoczyłem. No i dobrze, chyba po tym będzie jeszcze jeden albo dwa. No właśnie, teraz znowu podskoczył. Boże Bowser, czy ty naprawdę musisz tak podskakiwać? Okej. No jak widać, ten grzyb to taki mutant. Okej. No to akurat zyłem okropnie, bo mogłem po prostu poczekać aż przejdzie, a nie potrzebnie od razu skakałem. Ale dobra, udało się. Podoba mi się w sumie tu muzyka. Znaczy nie, żebym nie lubiał innej muzyki ogólnie Mario Forever, ale lubię takie pompatyczne. Okej, ciekawe, czy można się przejechać z Bowserem na górę. Ten w sumie też jest dość prosty, ponieważ nie skacze właściwie, tylko tak jakby tańczył właśnie na jego skok. Jest taki bardzo niziutki. Au. Dobra tam. Teraz będzie ten trudny na pewno, bo będzie podskakiwał. No dobra, no i właśnie, no i... O, widzieliście? Byłem na tym bazerze, ale jakoś podskoczył, no to nic mi się nie należało. Nie wiem, co ja zrobiłem, naprawdę, bo myślałem, że te kule ognia polecą tam wyżej, a on akurat strzelił, jak był na samym dole. No to było już w ogóle takie chyba, żeby tylko jak najszybciej tam dojść. Okej. No pewnie da się wejść na platformę z nim i pewnie nas rani w ten sposób, ale po co miałbym to robić? Okej. Być może też jakaś tym taktyka jest, aby poczekać, aż Bowser zleci i w tym momencie raczej będzie czekał chwilkę zanim... Au, no to akurat było ciężkie do uniknięcia. Zanim w ogóle... znowu podskoczy. Chociaż to też nie jest tak zawsze pewne, ponieważ jego skoki są losowe chyba. No i po prostu w tym momencie skoczyć mu na łeb. Dobra. No nie wiem, co ja zrobię naprawdę. Takie niezdecydowanie to porażka. Zamiast zdecydować, czy albo uderzam z tamtej strony, znaczy, że z tamtej strony ląduję, albo z tamtej, to tak jakoś na środku. Dobra, tam niby straciłem trochę tych życia, ale co to za różnica w tym etapie? No właśnie, musisz mu centralnie skoczyć na głowę. Skoczysz mu net, jak skacze normalnie na łeb, nie, bo skoczyłeś tak niby od boku. Niestety. Fajnie to wyglądało, on chyba po prostu przychodzi do tej windy, którą ma najbliżej siebie. Uff. Nie uff, co to było? Ale dobra. Podskoczy? Akurat nie podskoczył, teraz zauważcie, ani razu nie podskoczył. Czasem się zdarza, że podskakuje co chwila, normalnie wyląduje i już zaczyna podskakiwać, a czasem dwa lata minął i... No, no właśnie, co się dzieje z tym skokiem? Dlaczego on mnie rani, kiedy skacze nawet normalnie czasem? Nie ogarniam naprawdę hitboxu z Bowserem. Niby tyle już tych Bowserów za mną, a nie ogarniam wciąż, kto by wymyślał hitboxy. Buziol? I dlaczego są takie niecodzienne? Ten przynajmniej podskakuje, kiedy nie musi. Znaczy podskakuje, ale tak... bardzo słabo. Z tego co widziałem, dobra. To jeszcze jeden tego typu chyba. Tym razem ten co może podskoczyć wysoko. I to nie ten już. Niekiedy tracę rachubę, bo tylko tak patrzę, że po kolei te Bowsery idą i nawet zapominam, czym się charakteryzują. No akurat chciał strzelić, ale mu się nie udało. Świetnie. Czyli to był jednak ten, co miał niby podskakiwać tak wysoko i widzieliście, ani razu teraz nie podskoczył wtedy. Taka losowość jest, że szok.
Nic bym nie miał do tego, że skacze, gdyby było tak, że jak jesteśmy na jego łbie, to jesteśmy na jego łbie, a nie, że skaczemy mu na łeb, on podskakuje i umieramy, ponieważ nie wiem. Może to jakiś jego atak specjalny? Szarża w górę? W sensie, że na logi mu się nabijamy, któż to wie. Ale dobra, teraz idzie dobrze, teraz będzie ten Bowser nawalał tak super szybko. No właśnie, tak chyba najlepiej po prostu przeskakiwać z ekranu na ekran. Oczywiście raniąc Bowsera. To żeby w ten sposób mniej więcej to zrobić, że ranimy go, ale jednocześnie jesteśmy na tyle daleko, że jesteśmy w stanie obronić się w miarę szybko przed pociskiem. No i jak widać, udało mi się. No i dobra, chyba ten teraz najtrudniejszy, co? Pa! No jak widać, rzuca młotkami, to może być problem. No, musiałeś akurat teraz podskoczyć. Nie mogłeś w dowolnym innym momencie podskoczyć. Nie miałbym nic za złe, gdybyś podskoczył, nie wiem. Dobra, a tam stój ma... Mają Bowser, no też Bowser, żeby tam nawalał. Jest! Dobra, Bowser pokonany. Czyżby Peach czekała buzi, Peach? Luigi! Rozczarowanie, bracie, co ty? W ogóle fajnie to wygląda, kiedy jest mały Mario i duży Luigi. Tak w ogóle jakby taki duży braciszek opiekował się małym braciszkiem. Ale dobra. Przypomina mi się Devil May Cry 3 i Dante i Virgil, że... Tenże właśnie mieli takiego teamworka. No dobra. No jak widać, odblokowaliśmy Luigiego. Dziękuję Jakubowi i Rutkowi za to, że mi powiedział, że tu jest Luigi. Co prawda i tak musiałem wrócić do tego etapu, bo o nim zapomniałem. No jak widać, to jak ukończymy ten etap, to jakbyśmy ukończyli świat pierwszy. I udali się do świata trzeciego. No dobra. No i klikam... F3. No i tutaj jak widać, menu główne się zmieniło. Mamy teraz tutaj Luigiego. I wydaje mi się, że teraz jest też wybór przy starcie. No jak widać, możemy wybrać albo Mariana, albo Ludwika. To sprawdźmy tego Ludwika. Bardzo przyjemny bonus, muszę przyznać. Taki etap wymagający właśnie ta wieża bitew, ale też nie jakiś sakramencko trudny. I dostajemy Luigiego i mamy zabawę, fajnie. Wydaje mi się, że działa tak jak w Lost Levels i w Super Mario Bros. 1 mniej więcej. W sensie bardziej w Lost Levels, że po prostu skacze wyżej i chyba jest nieco wolniejszy. No, mniej więcej chyba tak działa. No chyba skacze wyżej, ale musiałbym sprawdzić, stawiając dwóch braci obok siebie. No i cóż, to byłoby na tyle, muszę przyznać. Przyjemny etap. No to cóż. Pakiet pozdrowień. ATB4, Jakub 1986, Krzysiu YouTube, Skorpion 221, Rzeźnik z Blaviken, Mech, PVZ, Pikachu 150, Demus, Disamen Gaming, KNPL, Neson RX, Dokuro, Mech, Kuba, MSXT, Działalność Dezen. Chyba nikogo nie pominąłem. Neson RX, dobra. No i cóż, w sumie mnie zastanawia, co jak dojdziemy jako Luigi do wieży bitew, czyli że będzie dwóch Luigi? Ciekawe. No ale nic, to mogłem go w sumie nie uwalniać, to Mario by miał Peach tylko dla siebie, nie że Luigi chce mu zabrać jego kobietę, ale Peach i tak kocha Mario, ponieważ zawsze tylko, że Mario ratuje świat, a nie Luigi. Przykre, wiem. No cóż, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!